Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku test małej, kompaktowej, składanej bieżni Kingsmith R1 Pro. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Bieżnia posiada pas biegowy o szerokości 44 cm i długości 120 cm. Maksymalna waga użytkownika wynosi 110 kg. W momencie, kiedy rączka ustawiona jest do pionu, bieżnię możemy rozpędzić od 0,5 do 10 km na godzinę. Kiedy rączkę położymy w poziomie, maksymalna prędkość wynosi 6 km na godzinę. Trzeba ją odblokować. Fabrycznie jest ustawione 3 km na godzinę. W takiej konfiguracji można pracować w trybie manualnym lub automatycznym. Tutaj warto zwrócić uwagę, że wysokość rączki możemy regulować. Minimalna pozycja 81 cm, maksymalna 128 cm. Z dodatkowych opcji mamy klucz bezpieczeństwa i coś w stylu półki na telefon, tablet, której raczej bym nie ufał. Samo sterowanie odbywa się za pomocą pilota, aplikacji lub automatycznie. Automat działa tylko w momencie, kiedy rączka jest złożona, sterowanie jest banalnie proste, pas dzielimy na trzy części. Pierwsza nabierania prędkości, druga utrzymania prędkości, trzecia zwalniania, zatrzymania. Wysokość pasa bieżni od podłogi w trakcie treningu wynosi jedynie 7 cm. Samo urządzenie możemy składać, wizualnie przypomina walizkę z kółkami transportowymi ułatwiającymi przestawianie po mieszkaniu. Waga urządzenia wynosi około 33 kg. Przechodzimy, słuchajcie, teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze obecnie około 93 kg wygląda na maszynie. Ja będę używał pilota, mam tutaj wrzucony telefon też w tą półeczkę, żebyście zobaczyli, jak to wszystko będzie pracowało w momencie, kiedy będą te wolniejsze prędkości i większe prędkości. Zobaczcie, ta rączka nie jest jakoś tam mega stabilna, także ciekaw jestem, jak to wszystko będzie funkcjonowało w praktyce. Startujemy tryb manualny, czyli sterujemy pilotem albo aplikacją. I teraz tak, 4 km na godzinę zacznijmy. Słuchajcie, ta szerokość pasa 44 cm, długość 120, dochodzenia wystarczające. Jeśli chodzi o rączkę, to zobaczcie, trzymając się za nią, jestem wyprostowany, ona jest nawet za wysoko, spokojnie mógłbym ją dać troszeczkę niżej, ale bardzo fajnie, bo mogę sobie wtedy, wiecie, sterować telefonem, ewentualnie coś oglądać i sam telefon stoi naprawdę bardzo pewnie przy chodzeniu. Nic się nie tnie, bieżnia pracuje tak jak większość maszyn tych gabarytów. W miarę cicho, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. To, co czuję, to na pewno to łączenie pasa. Ja wcześniej trenowałem w skarpetkach, to słuchajcie, dużo bardziej było czuć to łączenie pasa w momencie, kiedy składamy go na pół. W butach jest to też wyczuwalne. Dobra, zwiększamy sobie teraz na 8 km na godzinę, czyli to będzie już taki naprawdę szybki marsz, będzie podchodził pod truchcik i teraz tak, słuchajcie, bieżnia delikatnie mi tutaj zaczyna hałasować, coś stukać. Jest to łączenie, gdzie bieżnię składamy na pół. No i wiecie, no tutaj nie ma opcji. Musi coś stukać, obijać się jeden element o drugi. I teraz to słyszę. Mam nadzieję, że wy też. Także mam wrażenie, że tył bieżni mi delikatnie podskakuje. Ale no, co kto lubi. Mi ogólnie w biurze by to nie przeszkadzało, w domu na pewno denerwowałoby wszystkich domowników. 10 km na godzinę, czyli taka prędkość, w której ja sobie, powiedzmy, wykonuję treningi biegowe. No i słuchajcie, nic się nie tnie, szerokość pasa, długość wystarczająco, o dziwo, telefon stoi mega stabilnie. Mam nadzieję, zaraz w ogóle zrobię jakieś zbliżenie, żebyście zobaczyli. Blat bardzo twardy. Mam wrażenie, że tutaj biegnę po prostu po jakimś asfalcie albo po kostce, ale ja ogólnie już wiele razy mówiłem, że lubię twarde blaty w bieżniach. No i tyle, słuchajcie. Nie mam mechanicznie, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń.
przejdziemy do podsumowania, bo drobne minusy są. No i tyle, zdziwiła mnie ta półka, bo ona, zobaczcie, teraz jak ją poruszamy, to lata. Jak za nią złapiemy też jakimś ciężarem ciała, raczej bym tutaj się nie opierał, bo mam wrażenie, żeby to się połamało, ale o dziwo do oglądania jest naprawdę bardzo fajnie. Przejdźmy do podsumowania. Słuchajcie, tutaj są takie podstopki do wypoziomowania. Jeżeli sobie bieżnię dobrze wypoziomujemy, ustawimy te podstopki, one się wykręcają jak w pralce, lodówce, to wtedy tego trzaskania już nie ma. Także tego problemu się po prostu pozbyłem. Nową bieżnię kupiłem za około 2200 zł. Jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra. Wyświetlacz czytelny, bieżnia powinna się sprawdzić u osób, które szukają małej, kompaktowej, składanej bieżni. Moim zdaniem bezpieczna maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 90 kg. Obawiam się tych blatów składanych na pół. Jak tylko na nich pojawią się mikro uszkodzenia spowodowane częstym składaniem i rozkładaniem, automatycznie pas bieżni będzie zużywał się dużo szybciej, wręcz uszkadzał. Słuchajcie, chciałem jeszcze wyjaśnić sprawę tych blatów. Zwróćcie uwagę, one są składane na pół, tak? I jeżeli wy wykonacie takie składanie 100-200 razy, to nie mówię, że to się wydarzy, ale jeśli tutaj coś pęknie, wy tego nie zauważycie, będzie jakieś mikro uszkodzenie, wtedy pas będzie po tym szorował, po tym blacie będzie zużywał się dużo szybciej. Jeżeli on się będzie zużywał szybciej i będą właśnie takie uszkodzenia na blacie, to jednocześnie silnik jest dużo bardziej obciążony, cały układ, elektronika i może po prostu bieżnia ulec dużo szybciej usterce, jakiejś awarii. Ja osobiście, gdybym już miał kupić ją dla siebie, to zostawiłbym ją w takiej pozycji, ewentualnie rączkę sobie kładł do dołu, gdzieś tam ją chował pod łóżko, ale na pewno bym jej nie składał. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie tą bieżnię u siebie, piszcie proszę w komentarzach, jak sprawuje się u Was. Każdy komentarz naprawdę na wagę złota dla osób, które właśnie planują zakup takiej lub podobnej bieżni. Jeśli macie też pytania o dobór sprzętu fitness, piszcie proszę również w komentarzu pod filmem. Pozdrawiam i do zobaczenia.